Halo, halo, witamy Rzeszów, witamy cały świat. Halo, witamy, z tej strony Filip. Kwiatek Maciej. Zaprosiliśmy eksperta od tej dziedziny, Filipa, żebyśmy wspólnie pokomentowali ten jakże dla nas fascynujący mecz, bo dwóch ciekawych postaci. Tak, spotkanie właśnie się rozpoczęło. Zaczął serwować Jakub. Przypomnijmy, kort centralny Grzegorz Panfil kontra Jakub Zamorski. Morelowa 41, spin Rzeszów. Oj, teraz piłka skiksowała Jakubowi. No nic, gramy dalej. O tak zwanym frame'ie. Krótkie nakreślenie zawodników, żebyście Państwo widzieli, z kim macie do czynienia, że tak powiem, my już się przedstawiliśmy, o nas dużo nie trzeba mówić, znani i lubiani. A przy najbliższym waszym planie, na planie pierwszym Kuba Zamorski, lat 22. Czynny zawodnik, można powiedzieć, cały czas. Czynny zawodnik, na co dzień studiujący w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze dwa semestry spędził w Miami na uczelni. Teraz przeniósł się do Chicago, ale aktualnie jest z nami z powodu pandemii koronawirusa. Został w Polsce, dzięki czemu możemy go oglądać teraz na naszym wielkim ekranie. I ładna akcja. Kuba buduje akcję. Ciasny cross. Znowu ciasny cross, drugi raz Grzesiu slice'em odpowiada. Brawo, piękny półwolej. Brawa dla Grzegorza. No ale szczucie. Tak, zaczęliśmy o Kubie. Jeszcze przypomnimy o zasadach. Mamy złotą piłkę. Mamy złotą piłkę, która zadecyduje o zwycięskim gemie. Serwujący wybiera stronę. Jakub wybrał stronę nieparzystą. Zobaczymy, jak zaserwuje dla leworęcznego Grzegorza. Serwis do wewnątrz, dojdzie do siatki. Piękna akcja Jakuba, wielkie brawa. Brawo, brawo. Tak zwany serve and volley. No miło tak patrzeć na Kubę, jak tak chodzi do siatki. Taki bardziej zofensywny niż zwykle. No tak, na co dzień grałem bardzo wiele meczy z Jakubem Zamorskim i mogę powiedzieć, że do siatki nie jest on pasjonatem chodzenia do siatki. Aczkolwiek potrafi to robić, więc może właśnie to jest metoda na Grzegorza, żeby w końcu się Kuba przełamał i zaczął chodzić do tej siatki. Sami wiemy, że na takich graczy ofensywnych, jaki jest Grzesiu, najlepszą taktyką jest jednak gra ofensywna, bo wiemy, że jeżeli się cofniemy za bardzo, to no jednak Grzegorz przejmie kontrolę i swoim doświadczeniem może szybko zakończyć dokładnie mecz. Tak, doświadczeniem. A tutaj Kubuś naprawdę dobrze wygląda. Tak kipi energią na początku. Bardzo pozytywną energią. No zobaczmy, co pokaże na returnie. No, mały frejmik. Zdarza się. Kubuś, żeby nie popadł w euforię, on taki jest troszkę impulsywny, prawda? Ty go znasz dobrze. Tak, Kuba jest bardzo impulsywny. Aczkolwiek czasami mu to nawet pomaga w jego grze, to podenerwowanie. Wiele meczy było takich, gdzie próbował utrzymać nerwy na wodzy. Jednak w trakcie gry okazywało się to dla niego gorsze. Jednak jak wyrzuci z siebie te emocje, to naprawdę nakręca go to. No ma potężny forehand Kubuś i na pewno na niego liczy w tym meczu. Ładny return po krosie, tak. Grzegorz popełnia błąd, dobry return. Dobry kąt złapał Jakub z tego backhandu. No teraz po waszej stronie bliżej stoi no też mocno znany zawodnik, chyba najbardziej tutaj faworyt z tego turnieju. Gregor Panfil. To może krótkie przedstawienie sylwetki Grzegorza. Grzegorz, ciekawostką jest, że urodził się 1 stycznia, czyli w nowy rok świętujemy jego urodziny. No proszę. Mhm. 183 cm wzrostu, waga 76 kg, lewa ręka. Oburęczny backhand. Tak jest. Jego trenerem jest jego tato Olek, któremu na pewno zawdzięcza te wszystkie sukcesy. A sukcesy są naprawdę bogate. Nie każdy może się pochwalić takimi sukcesami. Jak na przykład wygraniem juniorskiego wielkiego szlema w Australian Open w parze z Błażejem Koniuszem. Wiele występów w futuresach oraz challengerach.
No, przypomnijmy, że też na Australii grał przeciwko Condze też. Dokładnie tak, w 2014 roku, pamiętam, wraz z Agnieszką Radwańską dotarli do finału Pucharu Hopmana, w którym ulegli właśnie francuskiej parze Alesi Cornet i Jovi Fritzowi Condze. Ale jest to piękny, piękny okaz. No dobrze, już wracamy do meczu. Trwa wymiana. Jakub w defensywie. Też potrafi sobie poradzić, szkoda. Wszystko było. Taśma zatrzymuje piłkę i mamy po jeden. Mamy w gemach 1-1. Serwować będzie Jakub Zamorski. Jakubuś jest przygotowany do tego meczu kondycyjnie. Filip, może wiesz, jak się przygotowywał, czy biegał gdzieś, wie, że mamy piękne tereny w Boguchwale. Też na pewno wykorzystywał różne akcesoria miasta do siłowych ćwiczeń. Tak, Kuba, z tego co wiem, bardziej pracował nad swoją siłą niż kondycją, ponieważ wie, że ten turniej jest rozgrywany w skróconym formacie. Nie potrzebuje on aż tyle wytrzymałości. I bardziej poszedł w trening siłowy, żeby wzmacniać swoje uderzenia i być skuteczniejszym przez ostatnie tygodnie. No, taka sylwetka afroamerykańska. Opalony, dobra muskulatura. Ozdobione ciało. Piękny winner z forehandu po linii tutaj. No ale ci, którzy mogli przyjść, to biją brawo. Niestety większość z nami nie mogła być. Ale też bijcie brawo na pewno. Ale też bijcie brawo przed telewizorami. Tak. No i znowu piłka skiksowała przy ramię. Bo za bardzo się pospieszył Jakub. Tak jak mówiliśmy, on jest taki impulsywny. Tutaj z Grzegorzem troszkę tak zwanego patience angielskiego trzeba użyć. Nie, to nie jest zawodnik, gdzie wygra się z nim wymianę 3-4 piłkami. Tutaj Kubuś musi troszeczkę dojrzale podejść bardzo do meczu. Ładny serwis, bardzo ładny serwis do wewnątrz. Wydaje mi się, że to może być sposób serwowania na backhand, tylko przez backhandową stronę. Zobaczymy, co z tym Jakub zrobi. Na razie bardzo solidnie wyglądają oboje zawodnicy. Naprawdę bardzo piękna gra. No twardo to wygląda. 2-1 Kuba. Każdy z nich utrzymuje swoje podanie, także męski mecz. Każdy wygrywa swój serwis. Czyżby Kuba miał do napojenia płyn do dezynfekcji? Nie, on wyciąga wodę. Na szczęście sięgnął po wodę. Jeszcze nie na to czas. Tak, no. Naprawdę fajnie, że Polska Liga wybrała to miejsce na zrobienie głównego turnieju. Też chłopaki i Państwo w telewizji mogą zobaczyć taki poziom. Znaczy, można również włączyć YouTube'a i sobie włączyć Australian Open z 2007 i tam zobaczyć też Grzegorza. Ale mamy też fajną taką promocję dla tenisa i w Rzeszowie i w ogóle dla całej Polski i mam nadzieję, że tutaj mamy zasięg na cały świat, że ludzie czy w innych, na innych kontynentach również nas oglądają, tak? A zasięg może być na całym świecie. Jesteśmy w końcu na YouTubie. Przypominamy, Polska Liga Tenisa. Zapraszamy do oglądania wszystkich. Polecajcie znajomym i oglądamy. I właśnie Grzegorz Panfil podchodzi. Będzie serwował przy wyniku 1-2. No, lewa ręka Grzesia naprawdę jest groźna tutaj na serwisie. Jak zwykle. No nie ma znowu. Pęka rakieta. Nie Zamorowi. Rakieta, panie Maćku, nie rakieta, tylko struna. Pęka naciąg, dokładnie. Oby rakiety nie pękały. Mam nadzieję, że zawodnicy nie będą rzucali. No i myli się w tym ataku Grzegorz.
No, jeżeli chcecie Państwo naciągnąć bardzo dobrze rakietę, zapraszamy pod numer telefonu 605-170-024 do jednego z najlepszych stringerów w Rzeszowie. A kto to, tak, kto to taki? Bo nie kojarzę po numerze. To jest profesjonalna, znana marka. Serwis U Kwiatka zaprasza na profesjonalne naciąganie rakiet. A w międzyczasie pięknym forehandem po linii kończy Grzegorz Panfil. Tak bogate doświadczenie, jakie ma Grzesiu, naprawdę może to wykorzystać. Myślisz, że ma delikatne, że taki zawodnik jeszcze takiej klasy ma tak zwanego hebla i stres w takim turnieju, o takiej randze? Wydaje mi się, że w samym turnieju może nie, ale w poszczególnych meczach, w zależności od wyniku, no każdego może złapać hebel. No Maćku, nie oszukujmy się, nieważne jaki to byłby turniej, wydaje mi się, że gdyby było po 5 w tiebreaku i twój drugi serwis, na pewno byś pomyślał o tym, że możesz jednak nie trafić tej piłki, tak? Ręka drży wtedy, to prawda. Pięknie, piękny Kubiś wolej, kończy brawo, przy brawo, sieci. Jakub. Niczym rasowy woleista. Jak takie zwierzę afrykańskie, naprawdę szybko się przedostał. No Kuba w ostatnich swoich treningach ćwiczył bardzo dużo przejścia z obrony do ataku. Właśnie było widać to, jak ładnie zagrał z kontry i przejął inicjatywę. I tak jak mówimy, zaczyna chodzić do siatki. No, aby tak dalej. Dmucha sobie tutaj, państwo nie widzą, ale Jakub zawsze przed returnem dmucha sobie delikatnie w prawą dłoń. Oj, niestety piłka po taśmie. Uderza w aut, mamy przełamanie i Kuba wychodzi na prowadzenie 3-1 i serwuje na to, żeby zakończyć seta. Tak, no jest to system, w którym naprawdę delikatny, mniejszy faworyt ma większe szanse. To są naprawdę jedno przełamanie i teraz Kuba serwuje na set. Nieudana próba skróta. Podskoczył jak kangur. A powinien jak? Kwiatek. Filipa, powiedz, ty często sparujesz z Kubą. Czy można, czy ty jesteś jakby wynajęty przez Kubę? Czy można do ciebie zadzwonić i umówić się na trening lub na jakiś mały sparring? Przepraszam cię, Maćku, nie słuchałem, bo to była świetna wymiana i naprawdę musisz powtórzyć pytanie. Pytanie było do twojej osoby. Czy Kuba przed tym turniejem specjalnie wynajął cię jako sparring partnera, czy ty jesteś taką ogólnodostępną osobą, że prowadzisz treningi? Jak teraz wygląda twoje życie tenisowe? Tak, ogólnie jestem dostępny dla każdego. Kuba poprosił mnie o granie, bo wydaje mi się, że chciał sobie popróbować różnych schematów gry, także prosił kilku różnych sparring partnerów. Mnie mówił, że chce, bo chce sobie poćwiczyć return. Powiedział, że w miarę dobrze serwuje. No, widać dlatego, efekty tak. Tutaj, no. No i widać efekty, właśnie przełamał. Może miałem na to mały wpływ. Oj, piękny serwis. As serwisowy do WS do zewnątrz. Ależ teraz serwuje Kuba, jest w potężnym gazie, oby utrzymał tą formę. No, aż podskoczył. Kolejny wygrywający serwis z jego strony. Jego tato naprawdę mocno emocjonuje się tym meczem, jak i cały Rzeszów przed telewizorami. No, zobaczmy, czy utrzyma podanie Kuba, jest już bardzo blisko. Mały aucik, drugie podanie. A i Państwo pewnie nie słyszeli, ale powiemy, w trakcie wymiany kolejna rakieta, kolejny naciąg pękł Jakubowi
i będzie potrzebował wymiany rakiety. No, naprawdę naciągi urywają się jak gałęzie przy mocnym wietrze. Mamy czwartego gama, Kuba już musi sięgać po trzecią rakietę. Na szczęście jest na to przygotowany. Naprawdę intensywność, może nie widać tego w telewizji, ale intensywność tych piłek naprawdę jest mocna. Chłopaki są mocno przyklejeni do końcowej linii i zarazem nikt nie chce się cofnąć do defensywy. Nawierzchnia kortów jest w miarę wolna, dlatego długość wymian jest naprawdę długa. Wymiany mają około 7-8 piłek. Mamy 3-2 dla Kuby. No i niebywała sytuacja. Jakubowi nie starczyło rakiet. Pękły mu wszystkie struny w każdej rakiecie, którą miał. I pożyczyłem mu swoją. Kuba, niech ci służy. Head Team Power, let's go. To któraś sytuacja chyba, Filip, nie? Gdzieś ratujesz Kubę. Czy ty zajmujesz się tym zawodowo, czy... Nie, po prostu lubię pomagać ludziom. Ja wiem, że dobro wraca, także pamiętajcie, ludzie, pomagajmy sobie. Zbliżmy się do siebie. Tenis łączy, a nie dzieli. No, Kuba miał nutkę tutaj wiary, że wygra szybko tego seta 4-1, ale się robi 3-2, 30-0. No, Grzesiu jest zbyt doświadczony, żeby teraz się poddać i żeby teraz rzucić biały ręcznik. No, on teraz jest w swoim świecie, wydziera wynik i przejmuje kontrolę nad meczem, widać to. Tak, właśnie to wyróżnia tych zawodowców, że oni potrafią z każdej sytuacji w meczu wyjść. Piękny wolej Grzegorza. I mamy 40-0 przy własnym serwisie. Zobaczmy teraz na powtórce tę akcję, którą zakończy przy siatce. Piękny drop shot. I bardzo ładny wolej. No i teraz szczęśliwie no look shot by Jacob i jeszcze po taśmie, także wiele szczęścia po stronie Jakuba. A widziałeś, mamy 40-15. Ta piłka Grzegorza, nie wiadomo, czy ona się odbiła od kortu i od rakiety, czy od rakiety. Tak, czy od rakiety i od kortu. To było za szybko, Maciek, nawet jak na nasze oczy. How high się zepsuł, challenge'u nie mamy. Kuba zatrzymał akcję, pokazuje ślad autowy. I faktycznie był out. System Hawkeye nam tutaj potwierdził, że był delikatny out. 40-30. No i głęboko trzymają piłkę panowie. Naprawdę kawał świetnego tenisa mamy teraz przed naszymi oczami. Tak jak mówiłem, Kuba stara się grać do backhandu Grzegorza. Wie, że z forehandu może być właśnie coś takiego. Wow. Piękny, ale prosta jak linii. Po sznurku. Pięknie. Ale zobacz, Kuba, zauważyłem, że pierwszy raz, chyba obserwując go już kilka lat, wchodzi głęboko w drugi serwis, w return, żeby przejąć inicjatywę. Tak, gdzie naprawdę bardzo trudne uderzenie. Tam masz jedną sekundę, nawet mniej niż sekundę na reakcję, czy to będzie forehand, czy backhand. I musisz zagrać naprawdę ze świetnym timingiem. Udaje się to Kubie. To jest fajne. No ale jak widać, Grzesiu kontroluje sytuację. No mamy 3-3.
Piękny serwis po linii Jakuba. Otworzył sobie tym akcję, ale niestety za szybko, za bardzo się pospieszył teraz. Tak, no i czy teraz wybuchnie, czy teraz jeszcze utrzyma chłodną głowę Kubuś? No, wolałbym, Maćku, żeby nie wybuchał, bo w jego rękach jest moja rakieta, a nie jego. Także Kuba, trzymaj nerwy na wodzy. Tak, bardzo dobra rakieta, bardzo ją lubię. Tak, no dobrze, wszyscy wiemy, że wybuch, chodziło mi o jego impulsywne cechy charakteru, które mogą go tutaj zgubić. Ale dopiero 0-1, mini break. Jeszcze się nic takiego nie dzieje. O, teraz nie wyszło. Grzegorz też się pomylił i mamy wynik 1-1. No na pewno Kubuś by bardziej chciał, żeby wcześniej ten forehand po prostej nie wszedł niż teraz, na pewno. Bo tam była ważniejsza piła. Na pewno. Ale no, to już piłka, historia. Piłka nieważna, tak, niestety. Każda piłka jest inna, każda piłka ma inną wagę. Taki jest tenis, to jest piękno tego sportu. Aucik z jedynki, no zobaczmy, czy Kuba dalej tak odważnie wejdzie w czerwone pole. Nie, teraz cofnął. Tak, oddalił się. Chciał, aj, to był błąd, chciał, że cofnął. Przytrzymać piłkę. Gdzieś był błąd, gdzieś mu ta piłka tak zwanie skiełzła na rakiecie. A też dobry serwis. Widać, że Grzesiu kilka razy pachołeczki na treningach strącił. No to był idealny corner tam, tak. Widły tak zwane. To. Jeszcze rotacja z lewej ręki. Przypominamy, no jednak większość zawodników, większość ludzi na świecie jest jednak praworęczna. Dlatego znamy bardzo dobrych leworęcznych zawodników w Rzeszowie i naprawdę, naprawdę można na nich to poćwiczyć. Maćku, a wiesz, że ja jestem leworęczny, ale gram prawą ręką. No niestety. Tak wyszło. Wiesz co, też mam tą przypadłość, bo jestem oburęczny. I wydaje mi się, że to jest nasza moc. Co z nami jest nie tak? Że nie gramy tak jak oni? Że nie gramy tą ręką, którą piszemy. Bo też masz tak jak ja, tak? Ty piszesz prawą ręką. Natomiast nas zaskakuje cały czas. Naprawdę, to jest niebywałe. Ale wracamy do meczu. Kurde, tak. Nie wiem, czy Państwo słyszą ten pogłos, ale ten strzał Kuby z pierwszego serwisu mógł lecieć w okolicach 200 km na godzinę, bo huk był niemiłosierny na całą salę. Biega Jakub, ale tam aż za mało miejsca było. Wylądował na lewej stronie hali. Mam wrażenie, że to nie jest ta sama energia, co ze swojej rakiety. Tutaj przy przejściu stronku, bo powiedział, że troszkę źle zaczął tego tiebreaka. No ma rację. Ale mówi, że jeszcze powalczy, jeszcze tak powalczy. Mięsem. Grzegorz podchodzi do serwisu przy wyniku 5-1 w tiebreaku. Grzesiu, spokój. Out, drugie podanie. Też Grzegorz sprawdza siłę strun na swoim naciągu. Ależ złapał! Lewiniana. Brawo Grzegorz! Wow. Wyciągnął się niczym struna. Naprawdę. Bardzo solidny volley. A powiedzmy sobie szczerze, że ten passing shot Kuby z forehandu nie był byle jaki. Naprawdę. Naprawdę zawinął kiścią. Szacunek dla obydwu zawodników. No szapoba dla Grzesia. Naprawdę. Pokazuje tutaj, że nie jest z pierwszej łapanki, że to on nie jest wyrwany z chodnika. Dobry serwis na ciało, pomylił się Grzegorz. Może to jest recepta. Proszę Grzesiowi na ciało. Ile waży Grzesiu? I to pytanie właśnie zostawiamy wam. Wpisujcie w komentarzach, ile waży Grzegorz, jak wam się wydaje. Jest to konkurs bez nagród.
Aj, pomylił się teraz Jakub. Aj, próba z drop shota. No mamy po secie, mamy 3-4 i chwilka przerwy, odetchnijmy. Szanowni Państwo, ja się już będę z Wami żegnał, ponieważ muszę jechać na właśnie zajęcia tenisowe. Ktoś zechciał wziąć u mnie lekcję na korcie, także będę uciekał. Chciałbym bardzo zostać z Wami, no ale nie mogę. Obowiązki wzywają. Dzięki, Filip. Do usłyszenia. Dziękuję Ci, Maćku. Do usłyszenia. Hej. Fajnie. Taką tu się można chyba tak rozwinąć. Tak. Ja, ale forehand zawodzi Grzegorza. Zaczynamy set drugiego seta. Cały czas tutaj Rzeszów wieży, widzę. Gromkie brawa i jakieś takie zaciśnięte pięści widzę. Nawet w kieszeniach są dla Kuby. Ale Grzegorz to jest naprawdę marka sama w sobie, chociaż też robi błędy, to nie jest maszyna. Chociaż nawet maszyna czasem się zacina, więc... Krzysiu 15-30 bodajże. Patrzę na serwis Grzegorza i mogę tutaj przytoczyć historię serwisu jako uderzenia. Serwis, była to śmieszna historia dosyć, bo bodajże w XIX wieku, w 1830 roku, książę Ludwik był na tyle otyły, że potrzebował drugiej osoby do podrzucenia piłki, więc taką komendą serwis wołał drugą osobę, która przychodziła z piłeczką, podrzucała mu tą piłkę i uciekała, a książę serwował. Więc stąd znamy, stąd to uderzenie, serwis. Taka jest tego historia. Dosyć zabawna. Przynajmniej dla mnie. Teraz już tacy gracze muszą sobie radzić sami. Chociaż kto wie, może w niektórych miejscach jeszcze są osoby do podrzucania takiej piłeczki. A może nawet nie zapytaliśmy, ale Filip Bolko może ma to w ofercie. Jeżeli chcesz, żeby Filip Bolko podrzucił ci piłkę do serwisu, zadzwoń. To było świetne. Mamy 1-0. Mamy 1-0 dla Grzegorza. No czy Kubuś się podniesie? Znamy, tenis już zna takie historie, że z takich wyników się wychodziło, to naprawdę nie jest jeszcze przepaść.
Tylko bardziej strona mentalna teraz jest już bliżej podłogi niż bliżej nieba. No wszystko w jego rękach. Rama Grzegorza. Uderza Kuba te piłki, ale widzę, że to jest mniejsza główka niż w swojej rakiecie i punkt trafienia tej piłki naprawdę robi mu różnicę. Ale teraz fajna praca przy siatce i brawo Grzegorz. Niesamowity jest ten chłopak. Zobaczmy. Naprawdę czekał do ostatniej chwili. W miarę w porządku skrót Kuby. No a Grzesiu wrzucił z miękkiej kiści po ciasnym krosie. Trudne uderzenie. Uderzenie w biegu na niskiej piłce. Musiał wsadzić rakietę pod piłkę. Kto gra, ten wie. Out. Mały out. No, taka dawka gibkości z obu stron. Bardzo fajnie się chłopaki poruszają. A tutaj czasem naprawdę można się przewrócić przy tym meczu, co Kuba wykonał. I Grzesiu też tam tracił równowagę. No, z piłki na piłkę ten mecz jest naprawdę coraz ciekawszy i lepszy. O, co tu się dzieje? Znowu Grzesiu kiścią. Brawo, Kuba! Wow. No nie chciał teraz oddać tej wymiany. Kubuś przegrał wymianę wcześniej, taką samą piłkę. A teraz już widać, że to serce grało, to pasja tam już. To miał ją za sobą. Też pokazał, że potrafi też tak wrzucić. Mamy po jeden. Kubuś utrzymuje swój serwis, czyli nadal jest w grze. No. Zrobił to, co musiał zrobić. Inaczej już naprawdę było ciężko. Tak, to mamy po jeden. No nie zdążył teraz z ustawieniem Grzegorz, ale czy to jest kwestia zmęczenia fizycznego? Trzeba zapytać Grzesia, jak się czuje po tym meczu. Na pewno jest przygotowany wywiad z nim. Grzesiu robi podwójny błąd. Double fold. No, niezniszczalny jest Gregor przy sieci. Brawo. Kuba naprawdę solidnie się broni, nie robi błędów, ale Gregor tak jakby wiedział, co zrobi Kubuś. O, prosta luta w siatkę. No nie jest to warunek, nie jest to gabaryt Johna Isnera czy znanych takich wysokich postaci, którzy mogliby pozwolić sobie na takie uderzenie z góry w dół. Grzesiu drugi forehand, niewymuszony błąd można by nazwać. Też ściągnięta piłka za mocno w dół. Taki troszkę słabszy okres. Z
ze strony weterana, można by powiedzieć, tenisowego. Już naprawdę lata na korcie. Zastanawiam się, czy więcej czasu spędził na korcie, czy w domu. Zapytamy go po turnieju. O, wyciąga leworęczną broń. Czyli cięty serwis na zewnątrz. Mamy złotą piłkę. Ależ ważny punkt teraz. Gregor ustala grę. Kuba się broni. A, jest wszędzie, Grzesiu. Brawo, solidny volley, niczym Tim Henman w 2004 na Wimbledonie. Ale Gregor wygląda na kompletnego gracza. No nie dziwne. Piękny approach shot przygotowujący na skok pierwszy, przygotowawczy volley do backendu Kuby, otwarcie kortu i już wrzutka w pustą lukę. 2-1 Gregor. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania do Grzegorza Panfila, będzie przeprowadzany z nim wywiad po meczu. Jakieś parę pytań, jeżeli macie jakiś pomysł lub coś Was ciekawi, to możecie wpisywać w komentarzach i to pytanie będzie zadane właśnie Grzegorzowi. No i mamy też Bartka Marszałka. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie również Bartkowi Marszałkowi, 16-letniemu młodemu tenisiście, to też zapraszamy. Mamy 2-1. 2-1 Grzegorz, Kuba zagrywa. Jedziemy. No ładne, tak jest. 160 do środka wystarcza. 15-0. Po 15. Frontalna pozycja Kuby ustawiona do serwisu. Brawo, brawo, świetna czutka, świetny dropshot. Frontalna pozycja ustawiona do serwisu Kuby. Ale wszelkie pytania można skierować do jego trenera, z którym Kuba współpracował ponad 10 lat. Pozdrowienia dla Kuby Jachczyka. Twinner! Hot dog, ale Grzegorz jest. Jest tam, gdzie ma być zawsze. Zobaczmy, no nie najgorszy volley, naprawdę nisko się odbił. Gregor wrzuca w niewygodnie dla Kuby. Kuba pod nogami. Krzesiu się nie myli w takich akcjach. No, zaczyna się monolog tutaj z własnym sobą. Kubuś próbuje jakieś informacje uzyskać od siebie, ale... ale naprawdę nie wiem, czy to mu pomaga. Nie. Trzy jeden Grzesiu. No i jeszcze nutka wiary dla Kuby, 0-15. Grzesiu rzadko robi niewymuszony, już zapisaliśmy 6 niewymuszonych tutaj w statystykach. No, co na jego grę jest tak... Widziałem go w lepszej dyspozycji, ale to jest pierwszy mecz. Można mu wybaczyć.
Wyrzuca bodajże Grzesiu, tak. Usłyszał od Kuby komendę out i mamy 0.30. No, jeszcze rośnie Kuba. I znowu lepiej, znowu zdobył punkt po wejściu w kord z returnu. Tak jakby ta taktyka z boku rzeczywiście była widoczna i była skuteczna. Zobaczmy jak teraz. Czuje Gregor. Słuchaj, może mnie ponosi. 0.40, co daje? 4 szanse razem ze złotą piłką. No Jacob na pewno chce zaryzykować teraz w którymś momencie. Znowu rama. Ewidentnie ta mała główka mu nie siedzi w tej rakiecie. A nie ma wyjścia. Aż. Znowu będzie hot dog? Aj, nie. Nie wyszło. Ależ trzeba się napracować, żeby wygrać tu punkt z Grigorem. O, Kuba trochę wypompowany, chyba będzie jeszcze chciał odpocząć. No ważny jest to dla niego game. O życie tak naprawdę w tym meczu. No, będziemy mieć złotą piłkę. Ostatnia z szans już dla Kuby. A zarazem piłka meczowa dla Grzesia. Tak mówię, Grzesia w sumie nie przeszedłem z nim na ty, ale w towarzystwie tenisowym Na pewno się Gregor nie obrazi. No. Po meczu, proszę Państwa, 4-3, 4-1, Grzegorz, Panfil. Też brawa dla Kuby Zamorskiego, bo naprawdę się postawił tutaj weteranowi tenisa. No, to dopiero pierwszy mecz, jeszcze jest szansa i kontynuacja przygody dla Kuby.